Ale z tego co ja tu widzę, patrzę teraz na przyszły sezon na schedule, to nie uwzględnili tej nowej Ferrarki GT3, czyli jak to jednak jej nie będzie dodanej? Będzie. Siema, siema, Pinki z tej strony. Witam wszystkich na relacji GTL, dawno nieobecnej na naszym kanale Formuły 2.0. Ze mną parę chłopaków na kanale, jest Ricky, jest Mario. Każdy tam coś ciekawego robi, a my z Rickiem raczej skupimy się właśnie na 2.0 i na naszych dwóch kolegach jadących, czyli na Marcinie Gadzińskim, Gandzia, i Rafale Oleszczuku, czyli Olafsonie. Zanim wam dam ekran, muszę jeszcze parę rzeczy na szybko zmienić, bo inaczej, że tak powiem, będzie lipa. Muszę szybko coś zrobić, bo inaczej nie pooglądacie. Myślę, że teraz już powinno być ok. Nie jest ok. Nie jest to, co chciałem, ale jeszcze zanim się zacznie rejs i quali, mamy trochę czasu. Temperatura toru to 40 stopni, powietrze 26. Okej, dzięki za info, Ricky. Ja zaraz będę, także spokojnie, tylko odpalił mi się serwer z Oculusem. Z Oculusem to nie jest zrobienie relacji, także muszę szybko wyjść. Powiedz mi tylko, jak tam sprawy wyglądają na bieżąco. Na razie zrobimy bez wizji relację radiową. Fajnie to się ogląda, sam ogląda, ale niestety nie jak Dobra, teraz już powinno być chyba ok. Powinien się mnie zapytać, czy chce Oculusa. Nie pyta się, na co za wredota. Może w App Ini zmienione masz na no mam zmienione, ale widocznie on to tak traktuje, że jeżeli już klikniesz na serwer wejście, to nawet jeżeli zrobisz zmiany, to później to on tego po prostu nie łapie. Okej. Okay. Jak tam Ricky wyglądają quali? Czy możesz coś powiedzieć, jak tam nasi chłopacy? I ilu jest na torze, jak to wygląda? Na torze mamy 20 kierowców. Ani Rafał Olafsson jeszcze nie zakręcił czasu. W tej chwili Gandzia przejechał z czasem 1.5283 mierzone kółko i jest to 12 pozycja. Do końca quali zostało jeszcze 3,5 minuty. Byłem z Gandzią na praktisie, to robił 49 coś tam, więc na pewno jeszcze może się poprawić, ale mówił, że albo tor Monze, albo samochód kupił przedwczoraj, więc to jest jego wyścig zapoznawczy. Pierwszy. A Rafał, z tego co wiem, to już latał renówką. Tak, tak, tak. To słyszałem, że już Rafał ma troszkę więcej, że tak powiem, za sobą startów
w Renówce, tym bardziej Gandzio dzisiaj dopiero też malowanie mu zrobiłem. Mam nadzieję, że teraz już mi... Dobrze, jest ok, już mi się ładuje bez Oculusa, także będę mógł za chwilę wszystko odpalić, co będę chciał. Gandzia, 14 pozycja, czas 50-283, Rafał Oleszczuk 50-099, to jest 12 pozycja. Czyli Olafsson jest przed Gandzią, tak? Dobrze słyszałem? Tak, ale teraz Gandzia się poprawił na 49-559, czyli podobny czas jak na praktycie i jest 10. Jest 10, okej, okay, dobra. No ja już tu mam powoli. A Rafał już się nie poprawi, bo w tej drugiej szykanie, której nie pamiętam nazwy, troszeczkę go bujnęło i dużo stracił. Dobra, już na pewno słyszycie dźwięk. Ja mam tutaj podbić. Od razu. To ja sprawdzę na telefonie, czy wszystko hula. Powinno hulać, ja zaraz sobie tutaj... Oczywiście to jest tak, na szybko. Na pewności wezmę 27. No, słyszeliśmy. No ja mniej więcej też tyle. Ustawiam ile paliwa, tu jest do lepiej, okrążenia. Czy tu całe ja paliwo? Oba, nie, całe paliwo od razu. Lepiej, ale też tam błąd zrobię. Pokażę, wszystko działa ok, głos jest dobrze. Tak wygląda. Pali? Pierwsza dziesiątka. Na 12 miejscu Marcin Gadziński, na 16 miejscu. Tam z miejsca, jechałeś już wyścig, Rafałku? 18. Jest już na starcie. Raz? Jechałeś już wyścig tym autem? Tak, jechałem, tak. Start z ma? Jak? Ale jedna rzecz, start nie widać, z miejsca tak. Nie widać chyba, tak, wiem czego nie widać. Już chłopaki ustawiają się na gridzie. Ja będę Olafsona obserwował. Good luck. Tu jest start. Good luck, everyone. Good luck. Good luck, gentlemen driver. Yeah, good luck, guys. Keep it clean. Bonne chance à toi de penser qu'il y a avec nous. Good luck, all. Good luck, all, and please try to make it in one piece to T1. Dwie linie za nim, o Rafał Oleszczuk. Rejs będzie trwał 20 okrążeń. 20 okrążeń. Widzicie, niestety na górze biały pasek. Nie muszę się tego pozbyć, bo mam na szybko odpalone niestety w oknie i nie miałem zbyt dużo czasu, żeby móc poustawiać wszystko dobrze powoli. Już się przygotowują do startu, zobaczymy. Green. Jak to będzie na początku? Bardzo ważna pierwsza szykana. I ktoś tam już z tyłu, Gandzia w środku. Rafał bardzo zwolnił, przytomnie. Tam już ktoś poleciał. Nasi lecą obaj i przejechali pierwszą szykanę.
Widzimy tutaj pierwsze okrążenie jest ważne, bo tu trzeba rozrzucać opony odpowiednio. Troszkę przestrzelił przed nim, a przed nim to jest Nikolaj Andriev. Olafson ma gorące, że tak powiem. Gędzia tutaj łapie draft, no to jest podstawa tutaj. Jak tu się draft zjedli, to już praktycznie po zawodach tam widzimy jakiegoś migającego. Tutaj jest Olafson, tutaj ma ciężko. Ascari zakręty. Parabolika. Rafał zyskał dwie pozycje. Ale tylko, że teraz prosto startowa, no i tutaj wiemy, co jest na draft. Będzie na pozycji 11. Tutaj 3 wide do pierwszej szykany. Będzie całkiem po wewnętrznej. O, tam było blisko. Utrzymał, wszedł trochę na wewnętrzną. Oj, kontakt z kołami, nie wiem czy będzie, będziemy jechać dalej. Jak ma uszkodzone chyba, ma uszkodzony samochód, niestety zawieszenie. Renówka jest bardzo twarda w gruncie rzeczy. Czyli Gandzia raczej ma już po wyścigu Olafsa w tym momencie na miejscu 13. Druga szykana jest po wewnętrznej, ale nie zostawił mu tam zbytnio miejsca. O, Rafał, stop! Ale Rafał już jest na pozycji 12, a przed nim to jest Michael Patient. Tiemont może. To jest z jakiego kraju, jak się to wymawia. No ale dobrze, że raz. What the fuck, Rafał, idzie dalej, tutaj teraz jest uprzedzanie po wewnętrznej. Stracił Olafson, bo musiał popuścić. No nie można tak. Za dużo się traci w tym momencie. Tu trzeba jeździć, wiadomo jak to formułka, więc tu trzeba zakręty jeździć na docisku, czyli bez hamowania praktycznie. Przy całym zakrętem wykorzystać wszystkie możliwości dobroci, jakie daje nam docisk tego samochodu. Stopu. To może teraz wykorzysta nafta, bardzo się zbliżył. Jest po wewnętrznej, atak. Chyba mu się uda. Tak, ładnie wszedł. Tylko na pozycja 11 i goni 10 Mikaela. A cały czas miga na 7 pozycji, tutaj George Wright, 27. Bardzo pasa. Siema, Shadow. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Przełączam się do pozdrowień, macham łapką, proszę uprzejmie. Gandzia już wyjechał, nie jest w pit stopie, raczej już nie wyjedzie. Więc nie wracamy. Wracamy do Olafsona, który jest na pozycji 12. To coś się stało, stracił pozycję 11. Ale tak, ale już odzyskuje ją. Bardzo ciekawe ściganie z tym kierowcą, który nie wiem jak Craig, się nazywa. Craig Hardy. Pozycji 12.
To ma 2203 euratingu. Olafson ma na tą chwilę 1946, także też się to potrzebuje. No, tutaj to będzie tak wyglądać, że jeżeli ktoś zrobi błąd, no to ten wygra. Oby ten drugi za nim, Christoph de Buzer, nie wykorzystał tego, że Rejkard jest w drafcie szedł. Ale Olafson musi się bronić. Jest to pierwszy pokój i średnio rejtingu tutaj, tak patrząc, będzie poniżej, powyżej 2000, a Olafson ma najniższy rating na pokładzie. Także myślę, że jeżeli nawet by się zakończył na takim miejscu jego wyścig, to nie miałby nawet wielkiego minusa. A może nam nie. No ale tutaj będzie walka, to dopiero piąty lap. Blokowanie tego. Mi się wydaje, że Olafson tutaj w Lascari dużo traci. No. Nie trzyma optymalnej linii. Próbuje się ścigać. Albo jest tak, że nie tyle co traci, traci ze względu na to, że musi przyhamować, ponieważ wchodzi, przechodzi Ascari lepiej, jakby nie miał nikogo przed sobą, a że ma, no to musi zwolnić i na tym robi się wielka strata. A druga pozycja jest taka, że nie ma tego aż tak dobrze opanowanego i dlatego traci. A tu się ktoś podziało, aha, jest tutaj cały czas ten migający George. That was close. Oli Kwoka na trzecim miejscu dopiero. A pierwszy z drugim tułaj, do drugiej szukamy. Teraz mam po wyścigu. Lubba. No właśnie, żeśmy słyszeli teraz. Gandzie się odezwał. Jeszcze walczę. Ma po wyścigu. Ma ta jeden gościu mi koło tylne skrzywi. Widziałem. A tutaj Olafson ma dostępu. Dobra, zobaczymy może Ricky jak teraz będzie na Ascari, bo ma tu w sumie pusto przed sobą Olafson. Zobaczymy jak to będzie teraz przechodził. Z tyłu też ma w miarę. Zrobiła się przewaga sekundy, więc nie będzie go tam zbyt to nikt naciskał. Zobaczymy jak przejdzie Ascari. No. Prawidłowo. Prawidłowo, więc znaczy po prostu musiał przehamowywać z powodu Craiga, który gdzieś tam. No przy walce po prostu musiał uważać, żeby w niego nie wjechać. Może Craig teraz mu odskoczył na 2 sekundy. No i nie ma draftu. Także musi coś Olafson zrobić, żeby złapać tą dwójkę przed nim. Ale będzie to ciężkie. Tak, Craig. Tak, man. Thanks, Luke. Craig Hardy już przed Mikaelem. Mikael będzie wolniejszy i Olafson da radę tutaj się zbliżyć. Troszkę zyskał na tym. Już jest poniżej 2 sekund. Tam ty sprawdzałeś, Ricky, tam głośności były ok, tak? Już wychodziłem. Tak. Ok, dobra, sprawdzam. Poproszę może jeszcze dźwięk formułek.
kurwa, mam skrzywione koło i mi ten pit stop nie chce naprawić tego. Gandzie, jak nie płacisz mechanikom, to ci nie naprawią. No co chcesz? No coś... Nie ma tego, żeby chcesz próbować rejsa i... Może jest poważne uszkodzenie i dlatego... No już mi tego nie zrobią. Dobra, ja wpadam wtedy. On troszkę się zbliża do Mikaela, który lepiej przychodził, niż oszukane. Bardzo ładnie, późno hamuje. Jeszcze zyskał 0,3 sekundy teraz. Także... Ale teraz znowu stracił. Na tym pierwszym zakręcie za późno wychodził z gazem. No ale smak. No tutaj troszkę po kiełbasach tarkowych. Trzeba za bardzo przyciąć. Stracił. Siemano. Siemano. Siema Gębia. Mój gość. Widzieliśmy je z relacji. Akurat jak relacja, to kasowali. Wiesz, to nie ma tak, no, ja powiedziałem, jak nie płacisz mechanikom, to ci nie naprawiają, no co chcesz. No właśnie, no nie chcieli mi tego koła naprawić, nie wiem dlaczego tak. Zbliża się Olafson. Nadrobił znowu troszkę. Ma chyba setup z mniejszym wingiem i troszkę na tej prostej, nawet bez draftu odchodzi 12-temu, jest na 11 pozycji. No, dobra, spadam. Wpadłem się przywitać. No. Na razie. Powodzenia, Gandzio. Musiał gdzieś tam na sekundę się zbliżyć, to jest szansa, że łapnie drafta. Potem może być w miarę dobrze. Ostatni poprzedni jego lap to był best z tego rejsu, z tego wysiłku. Trzech kierowców już nie jedzie. Zakręty Ascari, no teraz już lepiej przeszedł. Uważam, tutaj już się zbliża do Mikaela. Już teraz Mikael troszkę odskoczył. Teraz nie wyszedł już tak ładnie, jak to czynił. Nie wyszedł tak ładnie, ale jest dalej 1-2 sekundy, także zbytnio nie stracił. Dobry. Dobry. O. O, są.
że nie jadą. Zandem ty. Co oglądacie? Relacje robimy. Okay. Komu? Lawson. Leciał tak, z Gandzią razem, ale Gandzią nie ma. Aha, okej. Okay. A Lawson jeszcze jedzie. Jest w tej chwili na 8 pozycji. Co się stało? W pit stopie, pierwszy z drugim. I trzeci również. Oli Kwoka, to znaczy druga, trzecia i czwarta pozycja w pit stopie. Ricky, czemu nie meldujesz o takich wydarzeniach? Nie mam pojęcia, ja patrzę. W okulusie trochę inaczej się to ogląda. Nic nie przełączam, po prostu jadę sobie z Olafsonem. Tak patrzę Olafson na 8 pozycji, mówię, co się dzieje, ale widzę, że właśnie Luke Barton, Claudio Candio oraz Jukka Savolainen, czyli to był drugi, trzeci i czwarty w pit stopie. Już są out, no. To jest out tego Oli Kwoka, który jest na pierwszej pozycji. Jeżeli będzie dobrze, to będzie. Jeżeli Olafson nie zrobi takiego błędu, takiego jak teraz. Widać, że drugie kółko już bardzo chce, bo tak, drugi tak, raz ten zakręt, ta pierwsza szykana, z której wychodził i dohamowywał do niej genialnie, stwarza problem. A teraz chcę opóźniać, żeby jak najszybciej się zbliżyć i jeszcze najszybciej gazu, żeby jak najszybciej wyjść, i potem się właśnie robią takie niepotrzebne straty. Oczywiście to wszystko łatwo się mówi z budki komentatora, gdy jest chłodna głowa. Ricky, a czy ty się już zastanawiałeś nad czwartym sezonem? Tak, zastanawiałem się. Jeżdżę Formułką 2.0. Aha, czyli dołączasz do Fontiego, tak? Do... No to czyli, Ricky, zamówiłeś sobie u mnie złą kierownicę. Tak, Alfred, tylko to ma znaczenie, dopóki nie siedzisz w okulusie. No, w sumie tak, no ale 32, a 26 centymetrów, to jednak chyba poczujesz. No to zamówię następną, Alfred. O kurde, w takim tempie jak ja robię, to najpierw na siebie coś muszę zrobić. Ja trochę wezmę pieniędzy ze sobą do Niemiec, może tam coś będą sprzedawać używanego, powystawowego, potargowego. Kiedyś mówiliście, że tam sprzedawają, czasami sprzedają sprzęt. Tak. Fanatek sprzedawał ten kierownicę. Jest pewne, taki custom to nie widziałem, żeby sprzedawał. No, ale wiesz, może zawsze. No tu mamy walkę przed Rafałem, Craig Hardy i Michael Patiem. I Hardy coś stracił, czyli albo gdzieś uderzył, coś wolno jedzie, albo jakieś slowdowny. Dobrze, no na pewno Rafał na tym powinien skorzystać, a nie stracić. Tak. A teraz jedzie 1,5 sekundy do 7. Na pewno będzie walka między 7 i 6. Ładnie teraz przeszedł. Teraz ma drugie. Tak już się zbliżony. Craig, może Craig ma jakieś uszkodzenie w aero też. Luke, don't forget that you were not supposed to be there at all. A co tam z Fantim? Będziesz czy nie będzie? Jest Claudio, some slack. Nie wiem. Czy przygwożdżony na dzisiaj? Could you please talk in private? This is your race here. Ale tu taki ktoś nerwowy. Panowie, ja dużo gadałem, przeszkadzam.
przeszkadzają w rejsie. Widzimy tutaj, Rafał się zbliżył na 0,7 już do Craiga, który faktycznie musi mieć coś z samochodem, chyba gdzieś jakieś uszkodzenie areo być, cokolwiek. Albo zalał za mało paliwa na cały rejs i teraz już oszczędza. Mi się wydaje, że w Renówce jest prosto, bo to zawsze tyle samo. 25, 27. Też mi się tak właśnie wydaje, to było tam parę rejsów leciało na początku sezonu. Tam praktycznie co setup to było tak samo, jak tak jak w skipie po prostu. No. Jedna wartość na quali, jedna wartość na rejs i to było wszystko. Mi się wydaje, że Olafson w Ascari, jak zaczyna wchodzić, za płytko bierze te zakręty, za szybko. Też mi się tak wydaje. W ogóle zaczyna go źle. Dokładnie. Złą tam ma linię. Mamy powtórkę z początku wyścigu. Chyba tak się działo właśnie na drugim lapie. Dokładnie. Rafa wewnętrzna. Na pozycja. Już powoli zaczyna już odjeżdżać. Wykorzystuje, Olafson nie wykorzystuje całej szerokości toru przy niektórych zakrętach. Zobaczymy. Będzie na chwilę wyłączył się. Za szybko, za szybko trochę w Ascari się łamie. Powinien troszkę bardziej jeszcze do krawędzi zjechać. Mi się wydaje i później troszkę. Zgodzę się z tobą w całej rozciągłości. Craiga dobiera się Christoph de Busser, który właśnie teraz widzimy, atakuje. A Sono przesadził troszkę, ale tam się obrócili panowie. Zahoczyli chyba, albo opony puściły. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się. Pokazać co było. Tutaj atak. Przechodzi. Tutaj się chyba troszkę pobali. A przyhamował i Craig uderzył w Christopha. Chyba Christoph i tak na tym lepiej wyszedł. Craig trochę gorzej. Najlepiej nasz Olafson. Przynajmniej ma z tyłu spokój. Stało jeszcze 6 lat.
jeszcze się może coś podziać z przodu. Joren Quartel walczy z George'em Lee Wrightem, który ma tam jakieś małe problemy z nakiem, od czasu do czasu znika. Ale teraz traci pozycję drugą. I parę abolicji. No, Joren miał mało co nie spin. Widzimy tutaj problemy z netem. Ale skracają tutaj, nie jadą w ogóle w liniach rejsowych. Nie wiem, czy takie coś jest dopuszczalne. Ja bym się nie zgodził na coś takiego. No, to był komplet, ale jeszcze panowie mogą coś tam nawróżyć. Czekajmy. I obserwujmy. No, Lawson ma za zadanie teraz jechać swoje. Dokładnie. Że tak pojedzie takim tempem. No, niestety. Spin. Gdzie to było? Olafson. Gdzie? A, bo ja mam. Dobra. Bo ja miałem replay, jak wyglądałem, więc miałem cofnięto 25 sekund. Ale już jesteśmy live. Przypomniałeś. No i widzimy, no. Ma teraz 0,5 Krzysztofa na tyłku, że tak powiem. Powinien jechać tak, jak mówisz, powinien jechać swoje, spokojnie. Nie powinien gonić tego przed sobą, bo raczej już go nie dogoni, bo to jest 6 sekund. Oli Kwoka w pit lane. Chyba za mało zatankował. Spadł na czwartą pozycję, wyjeżdża w tej chwili. Bo był tam 2 sekundy, już jest na pozycji 5. Dobra, oby Olafson teraz się skupił na te 4 lapy. Bo jest szybszy od Krzysztofa. Bo mu uciekał, spokojnie, ale uciekał mu. Tylko żeby się skupił po prostu. Skupił, opanował głowę, emocje. Wewnętrzny, przyblokuj mu wewnętrzną. Przestrzelił troszkę. Opuścił go, dobrze. Okej, spoko. Ale niepotrzebna strata. O, tam z tyłu. Wait for the straight, Oli. Wait for the straight. Ale jak... Okej. Jak dobrze to domyśli, to drafcie znowu go przejdzie, no. Tam się z tyłu ktoś szybko zbliża. To jest Phil Reed. No, go. Thanks, very appreciate it. Myślę, że nie powinien teraz tutaj walczyć, bo tutaj będzie tracił Olafson, a ten ale to powiela swój błąd. Tak. Powinien na Ascari mieć maksymalną, za Ascari mieć maksymalną prędkość, żeby go dochodzić. Wdaje się w walkę przed, zupełnie zbytecznie. Tutaj trzymać się draftu. Ale co o tym gościu robić? Nie można sobie tak dym życiem. Ktoś opóźni. Lawson z przodu. Zostawił mu miejsca. Dajesz Lawson. Thank you.
Żeby tylko z tego się jakieś głupoty nie porobiły. No widzimy teraz tutaj Filurin dołączył. No szybko jest 3800 i-rating zawodnik, który leci czasem 1.49-48 ma besta, także tutaj będzie miał setup o naprawdę niskim wingu. No widzimy już połyka Olafsana w tej chwili. Gdzieś musiał startować chyba z dalszej pozycji. Kontakt z Olafsonem poleciał prosto. Tu raczej nie była wina Olafsona. Thank you. Tylko ja nie wiem, czy tamten gościu nie zakończył, czy on wcześniej nie miał jakiejś... Szukam go. On był... On gdzieś z tyłu leciał. Szybki zawodnik, quali mu się nie udało, albo coś w tym stylu. W tej chwili jak on się nazywał? Phil Reed, right. A tak, okej. Okay. Olafson musi to dobrze rozplanować. Ma dwa lapy do końca, żeby... Jeżeli będzie z tyłu, to na ostatnie lapie, żeby tak zrobił, żeby nie dawał draftu Christophowi po prostu. Phil, check the play. I did, it's your fault. You're joking. Nope. Oj, właśnie. Oj. To jest ta gadka. Check replay, go jump, joke, i tak dalej, tak dalej. Nerwowa ta końcówka, zupełnie niepotrzebnie. Dokładnie. On nie powinien się odzywać po prostu i tyle. Ma się skupić na swojej jeździe, a nie słuchać, ktoś mu gada, że jego wina i tak dalej. Bo to denerwuje, no. To rozprasza. Bardzo mu pokrzywione przednie skrzydło. Nos. Utrzymał to, no. Bo szkoda, bo to była siódma pozycja, no. To chyba ostatni lap. Uciekam w przodu już Nikolaj. Który popatrz jak jedzie. W ogóle nie jedzie torem. On... Olafson nie ma szans tutaj, jak ma tak zepsute aero. Tego odpływu powietrza, nie ma już tego docisku, żeby odpowiednio jechać. Jeszcze tutaj panowie coś nadrabiają. No, że tak powiem, daj Boże. Tutaj lecą blisko. Tu White prawie do Ascari. Zobaczymy, czy ktoś z nich odpuści. Nie, raczej tutaj spokojnie panowie chcą dojechać. Nie ma walki za wszelką cenę. A Miguel, metny są foty. Thank you, man. Pas de problème.
gdzieś tam zaczeka. Fajny lap chyba. Schulz, który jest na ósmym miejscu. Jest na ósmym miejscu łącznie z pitstopem, który był, miał 40 sekund. Czy stop 14 po 40 plus pitlane po 40 sekund lądował na ósmym miejscu. Woohoo! What a race, George. Fantastic. What a race. Joel wygrał, George drugi. Sebastian, Roland jest trzeci, czwarty, Oli, Foka, który musiał wjechać do pistoletu. Nice job, Joel. Piąty, Michael Parkient. I tutaj szósty, congratulations, Joel and George. Jest Johan Hellemans, gdzie tu mógł być. Thank you, Luke, as well. Rafał, what a great race, George. I don't think I've ever had so tight racing, and I think we were fighting both really clear, but already. Really good, but keeping it clean was amazing because you were hopping around a bit on the track now and then, so it was pretty tricky actually. What happened, Ali? Your lap time is currently a lot that you have to beat. I have not enough fuel for the race, unfortunately. Oh yeah, it's a long race, 27 meters for me. Nie, no, nie powiedziałem, bo człowiek. Tak to wygląda. Pierwsza dziesiątka po 20 latach. Druga dziesiątka. W 18 miejscu Marcin Gadziński, który niestety po uchodzeniu w samochodzie z drugim kierowcą odpadł z wyścigu już. Tak. Czemu Olafson się nie zatrzymuje? Może Olafson do pit stopu idzie dalej. Nie, już się zatrzymał. Yeah, we've been a bit unlucky, I guess, Luke, as well. Bo idzie dalej. Idzie dalej. Jedzie dalej. Może chce mu zrobić kamikadze. Ale bez sensu, bo dostanie incydent. Po co sobie robić dodatkowe? To już jest po wyścigu, tak? Czy nie? Jeszcze trwa? Nie, no ogólnie już jest... Ogólnie już jest po, ale Olafson chyba jeszcze się ściga, nie wiem z kim. Właśnie chciałem powiedzieć, że dla wszystkich po, a Olafson jeszcze nie. Olafson, już, koniec, flaga, szachownica, jest. Kuba wody na głowę zimne. Zjeżdża do pit stopu? Nie, mówi, zrobię więcej kółko, żeby mi zaliczyli na pewno. Więcej SR-a wpadnie. Brawo, Olafson, co by nie mówić. Pozycja zacna. Ja dziękuję za wspólne oglądanie, za miłą zabawę. Trzymajcie się, dzięki Pinki za relację. Hejo. Nie ma problemu, hejo. Właśnie tutaj mamy to. Czyli koniec końców P11 Olafson, tak? Tak. Nie, P10. Wyciąłem brązę wtedy. No nie pokazujesz chyba tego na streamie. No właśnie, już teraz. Zanowacie na... Tutaj szli tak.
No i teraz tak, Olafsson. No nie była wina Olafsona, bo Olafsson nie zmieniał w ogóle linii, niczego. Ten pan się za bardzo zbliżył do niego i... Olafsson tutaj dalej. Można by było troszkę ostrożniej. Czy wiesz, no Olafsson jechał swoje, no nie. Nie, nie. Actually, exactly the same incident happened to me. Troszkę się kierował do środka to, ale nie spodziewał się na pewno, że on też zmieni tak kierunek jazdy. It happened there as well, so we crashed exactly the same way and I think there was something there on the track or there's happening something there. It was exactly the same kind of incident. No tak, no troszkę, ale ten Olafsson szedł troszkę do wewnątrz, a Phil szedł do zewnątrz. No i zakleszczyły się. Yeah, look, it says like that. I believe you immediately because I had exactly the same thing. I had my steering wheel straight, was the same spot, but if I look back on the replay, I even steered in to the guy, which obviously I wasn't because there was plenty of space for me on the left and for him as well. So I think this might actually be some network shit or something. Okej. Okay. Myślę, że rejs mają. Olafsson będzie zadowolony, bo myślę, przy jego i-ratingu tutaj dobrze wypadł. Tak, Dynek mówi. Dlatego na rejs wyłącza voice-chat, żeby nie słyszeć tej gadki, która była tam gdzieś do Olafsona i której odpowiadał moim zdaniem niepotrzebnie, że to ma spojrzeć na replay i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko może się doszukam tutaj, jakie wyniki, jak to wyszło. Dajcie mi sekundę. iRacing Formula 2.0 France. Mamy tutaj na Monzy i co mogę powiedzieć, co w pokoju był 2.711, czyli nawet można powiedzieć był wysoki. Rafał jako 10 miejsce zdobył 86 punktów plus 31 i-rating minus 0.05 SR-a ze względu na to, że jest to seria C, klasy C, licencja ma licencję klasy A za 5 incydentów. Już tyle w dół. No a Gandzia niestety minus 77 i minus 0,71 SR-a. No dosyć dużo no, pokasowali. Był na przełamaniu i dlatego szybko skończył rejs. Nie mógł jak tego SR-a podciągnąć. Licencja A w klasie C. Także no niestety tak to wygląda. Okej. Okay. Ogólnie dzięki za oglądanie. No, trzymajcie się, do następnego. Ejo.